Dzień dobry, witajcie. Produkty kiszone, w zasadzie kiszone warzywa, takie jak ogórki czy kapusta kiszona, one są uznawane za zdrowe. Gdzie tylko nie przeczytacie, czy to w gazecie, czy to w internecie, możecie znaleźć taką informację, że jest to naturalny probiotyk, że znajdują się tam bakterie kwasu mlekowego, które wzbogacają naszą florę jelitową, a w zasadzie. Mikrobiotem jelitową oraz że znajdują się tam duże ilości witaminy C, duże ilości różnych substancji o charakterze antybiotycznym, tak więc kiszona kapusta na pewno ma być dobra na przeziębienie, kiszone ogórki również po antybiotyku, gdy mamy zniszczoną florę jelitową. Nie są to do końca prawdziwe informacje. Jeżeli prowadzimy kiszenie kapusty czy ogórków bez dodania konkretnego wyselekcjonowanego szczepu bakterii, to czasami może tam być mieszanina zarówno tych bakterii potencjalnie chorobotwórczych Takich jak na przykład Bacillus, Clostridium, w niektórych kiszonkach znaleziono nawet escherichia coli, czyli bakterie potencjalnie chorobotwórcze, plus te bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. A poza tym mogą również dostawać się grzyby z powietrza, na przykład Geotrichum, Penicillium, czy na przykład Mukor, albo nawet Aspergillus, który wytwarza aflatoksynę. W związku z tym nie zawsze jest tam ta flora bakteryjna. Która byłaby dla nas korzystna, wszystko zależy od sposobu przygotowywania takich kiszonek. To po pierwsze, a po drugie, badano kiedyś, oceniano, czy na przykład skuteczność spożywania jogurtu, kefirów, czyli produktów fermentowanych, które z kiszonkami też mają trochę wspólnego, zapobiega biegunce poantybiotykowej, i okazało się, że nie, że niektóre wyselekcjonowane szczepy. Probiotyczne takie jak Lactobacillus, Ramnosus, GG faktycznie zapobiegają, ale na przykład spożywanie jogurtów czy kefirów nie ma takiej działalności profilaktycznej. W związku z tym, już teraz podpowiadam, że jeżeli ktoś bierze antybiotyk, to nie wystarczy jeść jogurtów i kefirów, to nie jest to samo. W tym przypadku jednak trzeba sięgnąć po probiotyk, najlepiej o statusie leku. Takie probiotyki OTC o statusie leku również są dostępne. W Polsce bez recepty. Natomiast zasadniczą kwestią jest to, czy kiszonki mogą być rakotwórcze. Według IARC, czyli Międzynarodowej Agencji do Spraw Badań nad Rakiem, mogą być przypuszczalnie rakotwórcze, czyli IARC-2B. Skąd to, te przypuszczenia, czy ta możliwość rakotwórczego wpływu niektórych kiszonek na zdrowie człowieka się wzięła? Mianowicie dotyczy to zwłaszcza kiszonych warzyw. Nie produktów fermentowanych rodzaju z siadłem mleko, kefir czy jogurt, tylko warzyw. A więc może w tym być również kiszona kapusta czy kiszone ogórki. Na podstawie obserwacji, badań kohortowych, badań obserwacyjnych z Azji, z Japonii, gdzie jest wysokie, wysoka zachorowalność na raka żołądka i raka przełyku stwierdzono korelację i możliwy wpływ kiszonek na właśnie zwiększoną częstość, czyli incydentalność występowania tych dwóch nowotworów. I gdy zaczęto analizować skład tych produktów kiszonych, owoców i warzyw na tych regionach, czyli w Azji, w zasadzie kiszenie odbywa się według określonej procedury i kiszone warzywa są spożywane często w dużej ilości, w związku z tym stwierdzono badając analizując skład tych produktów, że znajdują się w nich nitrozoaminy. Nitrozoaminy mogą mieć działanie rakotwórcze. O tym już mówiłem przy okazji mięsa, czyli jeżeli znajdują się wiadomo w takich kiszonkach aminokwasy, a na pewno się znajdują, jak również różne związki azotowe, może dochodzić do nitrozowania powstawania nitrozoami. I w takich kiszonkach znaleziono, być może jest to efekt działania niektórych bakterii. W takich kiszonkach znaleziono na przykład nitrozodimetylon, nitrozodietyloaminę, znaleziono również nitrozopirydynolinę, nitrozopirydynę, a więc niektóre związki o charakterze nitrozoami, nitrozozwiązki. Które mają prawdopodobnie działanie rakotwórcze na człowieka, tutaj też w zależności od rodzaju tego związku. Częstość występowania tych potencjalnie rakotwórczych nitrozoamin w takich kiszonkach była różna, od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że wykryto również inne związki potencjalnie rakotwórcze mianowicie aflatoksyny. A aflatoksyny, czy obecność aflatoksyn, świadczy już tutaj o skażeniu grzybami. Grzybami najczęściej z rodzaju Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger. Czy zatem należy się obawiać kiszonek? Nie, jeżeli są przygotowywane w prawidłowy sposób. Pomijam już tutaj, tutaj proces technologiczny, na który nie mamy wpływu. Tutaj dodaje się wyselekcjonowane szczepy bakterii i często jest to robione, no powinno być to robione w prawidłowy sposób. Jeżeli mamy zapewnione warunki beztlenowe, mamy produkt wcześniej, który był zalany wodą, no w wysokiej temperaturze czy pasteryzowany, kiedy to wieczko jest ściśle przygnięte do słoika, czyli mamy tutaj produkt, który, w którym stworzyliśmy warunki beztlenowe, w których mogą rozwijać się bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium, to takie. Kiszonki są generalnie bezpieczne i mogą stanowić element racjonalnej diety. Natomiast gorzej, jeżeli my robimy sobie takie kiszonki, gdzie widziałem kiedyś u mojej babci, że jest wielki gar na stole w kuchni, są tam włożone ogórki zalane wodą z kranu, tak położony talerz, i gdy ten talerz się za dwa tygodnie podniosło, to tam na wierzchu pływał taki kożuch, takiej pleśni, biało, niebiesko-żółtej. I to były właśnie te ogórki małosolne, które się później z tej pleśni, pleśni obmywało i jadło jako kiszon. To właśnie, moi drodzy, jeżeli jest dostęp powietrza, jest dostęp do otoczenia, to mogą z powietrza dostawać się również grzyby pleśniowe, które wytwarzają aflatoksynę zanieczyszczające niestety tę żywność. To nie, niekoniecznie wtedy jest zdrowe, jeszcze jak nad tym latają muchy, które tam siadają, no to stwarza to ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego jeszcze większe, na przykład bakteriami z rodzaju Escherichia coli. Salmonella, Shigella, ponieważ wiadomo, że muchy są rozniosicielami właśnie tych, tych mikroorganizmów. Natomiast, czyli generalnie kiszonki, które są prawidłowo przygotowane, nie stwarzają większego zagrożenia, natomiast nieprawidłowe kiszenie może faktycznie sprawiać, że po pierwsze jest tam zła flora, bo oprócz tej korzystnej również ta potencjalnie patologiczna, w tym grzyby, jak również po drugie mogą tam się gromadzić różne produkty metabolizmu grzybów na przykład aflatoksyny, które wykazują potencjalne właściwości rakotwórcze. Natomiast ostatnią kwestią jest wartość odżywcza takich produktów. Wbrew pozorom kapusta kiszona i ogórki kiszone wcale nie mają dużo witaminy C i wcale nie mają jej więcej niż świeża surowa kapusta czy ogórki. Jeżeli chodzi o ogórki kiszone to około 3 Miligramy. Natomiast jeżeli chodzi o kapustę kwaszoną, no to tutaj jest 16, około 16 mg, tak? A surowa nawet ponad 30. Papryka czy natka pietruszka, pietruszki ma ponad 100. Na 100 mg, tak? Tej witaminy C. Na 100 gramów, tak? W związku z tym można stwierdzić, że Surowe warzywa i niektóre surowe owoce nadal pozostają najlepszym źródłem witaminy C, a nie produkty kiszone. Po drugie, oczywiście, procesy fermentacji sprawiają, że w takich produktach jest mniejsza zawartość węglowodanów, które są metabolizowane do kwasu mlekowego. Również jest trochę witaminy z grupy B, ponieważ bakterie kwasu mlekowego wytwarzają niektóre witaminy z grupy B. Ale generalnie mogą się tam również znajdować aminy biogenne, czyli pochodne, na przykład histaminy, sama histamina czy tryptamina, które u niektórych osób mogą powodować reakcje pseudo, czyli rzekomo alergiczne, czyli wtedy kiedy nie dochodzi do działania histaminy związanych bezpośrednio z degranulacją bazofilów, czyli komórek tucznych, w związku z przyłączeniem przeciwciała w klasie IgE. Ale gdy sama histamina czy aminy biogenne wywala, wyzwalają podobny efekt, czyli efekt rzekomo alergiczny. Czyli moi drodzy, podsumowując, kiszonki są dobre i zdrowe, o ile jest proces kiszenia prowadzony w odpowiednich warunkach, prawidłowo. Po drugie, trzeba pamiętać, że kiszonki podczas antybiotykoterapii nie chronią przed biegunką po poantybiotykową. Po trzecie, te kiszonki wcale nie są bardzo bogatym źródłem witaminy C. Nadal obowiązuje tu reguła, że świeże owoce i warzywa mają często tej witaminy C więcej. Moi drodzy, a na koniec stosunkowo odpowiednio do tematu, coś na temat kiszenia ogórka. Mianowicie moja ciocia poszła do lekarza i mówi: Panie doktorze, mój mąż strasznie jęczy podczas stosunku, i co przeszkadza to pani? No tak, no bo mnie budzi. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.